Witam wszystkich bardzo serdecznie na kreatywnych warsztatach z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pionkach. Na dzisiejszych zajęciach będziemy przygotowywać jajko wielkanocne. Z okazji właśnie zbliżających się świąt przygotujemy dekorację, którą będziecie mogli wykorzystać na przykład w koszyczku wielkanocnym lub jako dekoracja na stole czy na szafce, według Waszego już uznania. I do przygotowania naszego jajeczka potrzebujemy jajko styropianowe, filc, włóczkę, ozdoby dekoracyjne, pompon, taśma dwustronna, mazak, nożyczki oraz klej na gorąco. No to zaczynamy. Na początku bierzemy nasze jajko i taśmę dwustronną. Obkleimy sobie jajko tej właśnie taśmą. Będzie nam łatwiej przyklejać włóczkę. Najpierw sprawdzimy, czy takie większe kawałki będzie dobrze. Czyli bierzemy tutaj, mogą być większe lub mniejsze właśnie kawałki taśmy. To już jak będziecie uważać. Najlepiej właśnie w takich dosyć mniejszych odstępach naklejać taśmę. Jeszcze jeden kawałek. Teraz odkleimy. I ostatni. Taśma nie chce dzisiaj ze mną współpracować, ale damy sobie radę. I teraz jeszcze utniemy sobie dwa takie mniejsze kawałki. I umieścimy tutaj jeden z jednej strony i z drugiej. Na razie odklejemy sobie ten od góry. Bierzemy naszą włóczkę i zaczynamy obklejać. Jeśli na przykład tutaj nie będzie chciała Wam taśma trzymać, możecie użyć troszkę kleju i spokojnie zacząć sobie owijać nasze jajko. Pamiętajcie, żeby włóczka była obok siebie. Najlepiej sobie troszkę ją rozwinąć. O. Widzicie, już tutaj coś jest nie tak, za dużo. Czyli musimy teraz jeszcze odwinąć. O. I możecie sobie nawet tutaj u góry przytrzymać. Nie możecie za mocno ciągnąć, bo widzicie, włóczka nam się za bardzo tutaj zwija. Trzeba ją teraz znowu wyprostować. Delikatnie. I możecie sobie, o, przyciskać, żeby złapać włóczkę z taśmą. Coś nam za bardzo odeszła. Dobra. Po kolei. I przyklejamy.
teraz możemy odkleić sobie tutaj taśmę. Teraz możemy użyć troszkę kleju, żeby sobie pomóc. Uważajcie tylko, żebyście się nie poparzyli klejem. Niestety najgorsze do obkręcenia tutaj jest dół. I już kończymy. To już możemy sobie tutaj kawałek włóczki odciąć. Weźmiemy klej na środku troszkę i próbujemy obkręcić. Delikatnie przyciskamy włóczkę i teraz nadmiar tutaj odcinamy. I zobaczcie, tu u góry daliśmy troszkę za dużo włóczki. Jeśli coś takiego Wam się zdarzy, nic się nie dzieje, odcinamy. Nadmiar odcinamy też tutaj. Bierzemy nasz klej. I spokojnie przyklejamy. Wszystko da się naprawić, tak że będzie super. I teraz dokładamy po prostu włóczkę. I przyciskamy delikatnie. Okay. Czyli nasza baza do jajka już jest gotowa. I teraz robimy naszemu jajku nóżki, bo nasze jajko będzie w kształcie króliczka. Wykorzystamy sobie różowy filc. Wycinamy nogi, czyli coś na kształt serca, przynajmniej ta górna część. Żeby nam było równe nogi, to możemy sobie złożyć i też wyrównać. Teraz tak, filc jest dosyć cienki, więc żeby się lepiej trzymał, możemy wziąć tę kartkę techniczną, zieloną, białą, jaką uważacie, czy nawet różową, żeby się nie odznaczał. I wycinamy kształt naszego serca.
Ten kształt musi być troszkę mniejszy. Na razie wytniemy sobie takiej samej wielkości i za chwilę go przytniemy. I zrobimy jeszcze mniejszy. Troszkę sprzątniemy i bierzemy kartkę, klej. Z jednej strony. I teraz z drugiej. Nasze nóżki już są gotowe. Jeszcze sobie zrobimy teraz wytniemy uszy. Uszy mamy gotowe. Jeszcze tylko środek. I tak samo używamy teraz kleju na gorąco. Jedno. I drugie. Troszkę tutaj posprzątamy. Pamiętajcie, zawsze stanowisko musi być tutaj w miarę czyste, żebyśmy mieli pole manewru. I teraz bierzemy nasze jajko, nóżki, klej. Klej. Tu. Dobra. Nogi. Teraz ogonek, czyli nasz pomponik. Teraz przykleimy sobie uszy. Widzicie, troszkę nam odstają, więc możemy sobie z tyłu troszkę skleić. Drugie. I tak samo delikatnie. Teraz nakleimy oczy. Ja użyję tutaj gotowych już oczów, więc jedno i drugie. Troszkę kleju.
Dobra, teraz zrobimy nosek, czyli weźmiemy sobie czarny filc na pół i wycinamy tak zwane serduszko. Tu troszkę zaokrąglimy. I przyklejamy nosek. I teraz troszkę przydekorujemy jeszcze naszego zajączka. W tym celu użyjemy markera. Narysujemy buzię. I wąsy. I możemy wykorzystać też nasze pisanki do dekoracji. Jeszcze damy jednego kwiatuszka. Będzie tu. I nasza pisanka w kształcie króliczka jest już gotowa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne warsztaty.